Cześć, witajcie, za nami już pierwsza kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Natomiast dzisiaj przyszedł czas na początek Ligi Europy i dzisiaj właśnie przedstawię Wam moje typy na tą, powiedzmy to, drugą ligę w rozgrywkach właśnie europejskich pucharów. I zaczynam oczywiście od grupy A, gdzie mamy niemiecki Bayer Leverkusen, bułgarski Ludogorets Razgrad. W składzie mamy tutaj dwóch Polaków, Świerczoka, także Góralskiego. Jest tu także szwajcarski FC Zurich, a także cypryjski AEK Larnaka. I aha, oczywiście tutaj muszę Wam powiedzieć, że w Lidze Europy mamy więcej drużyn niż w Lidze Mistrzów, bo jest tutaj 48 drużyn, dlatego też mamy 12 grup, a nie 8, ale podobnie jak w Lidze Mistrzów mamy po 4 drużyny w grupie i z każdej grupy wychodzą dwie najlepsze drużyny. I w grupie A typuję, że pierwsze miejsce zajmie Bayer. No tutaj myślę, oni są zdecydowanym faworytem, a z grupy powinien również wyjść zespół Ludogorca. Czas na grupę B, która myślę wygląda naprawdę bardzo ciekawie, bo mamy tutaj dwa kluby Red Bull, a więc zespół jednego właściciela, Red Bull Salzburg, a więc półfinalista Ligi Europy z poprzedniego sezonu. Jest także Red Bull Lipsk, silna drużyna z Niemiec. No ale jest przecież jeszcze Celtic Glasgow, a więc no bardzo znana firma. Jest także na dodatek norweski Rosenborg Trondheim. Także tutaj będzie naprawdę bardzo ciekawie. I z tego co wiem, już dzisiaj Red Bulle ze sobą zagrają. Także będzie ciekawie. I właśnie typuję, że z całym szacunkiem dla Celtiku, ale z grupy powinny wyjść właśnie dwa Red Bulle, Lipsk oraz Salzburg. Czas teraz na grupę C. Też myślę, że jest dosyć ciekawa. Mamy tutaj rosyjski Zenit Sankt Petersburg, duńską FC Kopenhagę, francuskie Girondę Bordeaux. W składzie tutaj mamy Polaka Igora Lewczuka, a także czeska Slavia Praga. I tutaj typuję, że awansuje Zenit Sankt Petersburg, a także Girondę Bordeaux. Grupa D. Tutaj mamy belgijskie Anderlecht Bruksela, tureckie Fenerbahce Stambuł, jest także chorwackie Dinamo Zagrzeb. W składzie mamy oczywiście Damiana Kondziora i jest także Spartak Trnava, zespół no niestety polskim kibicom znany, szczególnie tym z Warszawy. No i nie wiem, czy wiecie, ale w drużynie Spartaka Trnava również mamy Polaka. Jest to Patryk Małecki, który został do Trnawy wypożyczony na Ligę Europy z Wisły Kraków. Ale typuję jednak, że tą grupę wygra Fenerbahce. Natomiast z grupy również wyjdą tylko, że z drugiego miejsca Fiołki z Brukseli. I przechodzimy dalej do grupy E. Tutaj mamy londyński Arsenal, jeden z głównych faworytów do wygrania całej Ligi Europy. Jest także portugalski Sporting Lizbona, azerski Karabakh Agdam. W składzie mamy tutaj również Polaka Jakuba Rzeźniczaka, który zalicza kolejny sezon w europejskich pucharach, czego nie można niestety powiedzieć o jego byłych kolegach z Legii. Jest tu także ukraińska Wrocław Pułtawa. No i myślę, że w tej grupie raczej większych emocji nie będzie, bo z tej grupy powinien bez trudu wyjść Arsenal, a także Sporting. Także przechodzimy do grupy F, która myślę też będzie ciekawa z kolei, bo tu mamy grecki Olympiakos Pireus, oczywiście wielką firmę AC Milan. Jest także hiszpański Real Betis Sevilla, a także luksemburski Didelange, który jest pierwszym klubem z Luksemburgu, który zagra w fazie grupowej.
No, Didier Lange, no niestety jest polskim kibicą bardzo dobrze znany. Dlaczego to nie będę wam przypominał. No i jeżeli ktoś z was myśli, że dam tutaj Didier Lange na pierwszym miejscu, to niestety muszę wam powiedzieć, że takim jajcarzem to nie jestem. Oczywiście pierwsze miejsce w tej grupie zajmą Rossoneri, natomiast drugi będzie według mnie Betis, który będzie walczył z Olympiakosem, ale myślę, że jednak Betis tu będzie drugi. Grupa G. Tutaj mamy hiszpański Villarreal. Myślę, że faworyta tej grupy zdecydowanego. Jest także austriacki Rapid Wiedeń, rosyjski Spartak Moskwa, a także też znana marka, szkocki Glasgow Rangers. A więc ta grupa też myślę jest dosyć ciekawa, ale jednak faworytem jest tu Villarreal i dlatego też oni będą pierwsi. Natomiast drugie miejsce zajmie Spartak Moskwa. I przechodzimy już do grupy H. Tutaj mamy włoskie Lazio Rzym. Jest także francuskie Olympique Marsylia. Pamiętajmy, jest to finalista Ligi Europy z poprzedniego sezonu. Przegrali dopiero w finale z Atletico. Jest także niemiecki Eintracht Frankfurt, a także cypryjski Apollon Limassol. I z tej grupy myślę, że powinny wyjść Lazio, a także Olympique Marsylia w takiej oto kolejności. I czas już na grupę I. Mamy tutaj turecki Beşiktaş Stambuł, belgijski Genk. W składzie mamy tutaj Polaka Jakuba Piotrowskiego, a także mamy tutaj dwie drużyny z Skandynawii, a więc szwedzkie Malmö, a także norweski Sarpsborg, który obok Didi Lange i Spartaka Trnawy jest jedną z największych sensacji tej Ligi Europy. Sarpsborg w ogóle po raz pierwszy w swojej historii grał w europejskich pucharach i no, przeszedł jak burza eliminację. Także może być tutaj ciekawym zespołem, aczkolwiek pierwsze miejsce w tej grupie powinien według mnie zająć Beşiktaş, natomiast drudzy powinni być Belgowie z Genku. Czas teraz na grupę J. Tutaj mamy Sevillę. No, myślę, że zdecydowany faworyt tej grupy. No, jak pewnie wiecie, Sevilla jest drużyną, która ma patent na wygrywanie Ligi Europy. Jest tu także rosyjski Krasnodar, belgijski Standard Liège, a także turecki Aşıkspor Belediyespor, który również po raz pierwszy w swojej historii zagra w europejskich pucharach. No ale tutaj myślę, sensacji nie będzie. Sevilla wygra tą grupę. Natomiast drugie miejsce zajmie zespół z Rosji. Grupa K już, czyli przedostatnia. Mamy tutaj Dynamo Kijów. Oczywiście mamy tutaj Tomasza Kędziorę w składzie. Jest także kazachska Astana, francuski Stade Rennes oraz czeski Jablonec, który po raz pierwszy w swojej historii awansował do fazy grupowej Ligi Europy. No ale patrzcie, w Lidze Europy mamy takie drużyny jak Jablonec, Didi Lange, jakaś Trnawa. No a drugi rok z rzędu już w europejskich pucharach nie ma żadnego klubu z Polski. No naprawdę wstyd, ale no, zostaje mieć po prostu nadzieję. Nadzieję na to, że za rok wreszcie uda się awansować do tych europejskich pucharów. No cóż to jest za trudne osiągnięcie. No ale zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy. Może wreszcie się uda. Z tej grupy pierwsze miejsce, myślę, Dynamo Kijów. No a z drugiego Stade Rennes wyjdzie. I czas już na ostatnią grupę L. Mamy tutaj londyńską Chelsea. No, myślę, zdecydowany faworyt tej grupy. Jest także grecki PAOK Saloniki, białoruskie Bate Borysów, a także
węgierskie FC Vidi, czyli zespół, który zmienił nazwę, bo poprzednio był znany pod nazwą Videoton Székesfehérvár. Natomiast tą grupę, myślę, bez problemu wygra Chelsea, drugi będzie PAOK. No i Chelsea, myślę, jest takim głównym faworytem do wygrania całej Ligi Europy, ale czy Chelsea rzeczywiście wygra tą Ligę Europy? Ciężko powiedzieć, bo musimy pamiętać przecież o tym, że na wiosnę do Ligi Europejskiej awansuje jeszcze 8 drużyn, które spadnie z fazy grupowej Ligi Mistrzów. No tam jest taka jedna grupa, na przykład, co jest PSG, Liverpool i Napoli, także wiadomo, że któraś z tych drużyn na pewno spadnie do Ligi Europy, także będzie ciekawie. Będzie ciekawie także w Lidze Europy. Z mojej strony to już wszystko na dziś, także trzymajcie się do następnych odcinków. Pozdrawiam Was. Cześć.